Witam towarzysze i po raz drugi pozdrawiam Was z okazji Dnia Zwycięstwa z miejscowości Saint-Malo, nad morzem, które kiedyś było siedzibą piratów. Piratów, które napadało na statki i piraci dorabiali się wielkiej, wielkiej kasy, którą to kasę inwestowali właśnie w te oto miasteczko. I jest sobie tutaj twierdza właśnie, twierdza piratów z Saint-Malo i mamy tutaj flagi. Pierwsza flaga po lewej to flaga Brytanii, którą nie będziemy się tutaj zajmować, ale mamy flagę drugą, czyli flagę Unii Europejskiej. Złodziei, którzy okradają całe globalne południe, ale oczywiście najbardziej słynną w tym momencie flagą piracką jest ta flaga żółto-niebieska. Mianowicie słynny pirat Załęski jeździ od miasta do miasta, od stolicy do stolicy i za każdym razem ściąga haracz. Ściąga haracz z Waszyngtonu, ściąga haracz z Londynu i powoduje bardzo duży przelew krwi. Przede wszystkim przelew, przez niego masowo giną ukraińscy obywatele. Zgodnie z interesem, życie za broń, życie za pieniądze. Zachód daje pieniądze i broń, a Zełenski daje krew i życie ukraińskich obywateli. Więc tak jak kilka tygodni temu świętowaliśmy 80. rocznicę wyzwolenia Odessy, tak mam nadzieję dzisiaj w Dzień Zwycięstwa życzę wszystkim obywatelom Ukrainy, żebyście jak najszybciej uwolnili się od zbrodniczego, nazistowskiego, banderowskiego reżimu Zełenskiego. No i cóż, kontynuujemy zwiedzanie miasta.